Dzisiaj zapraszam na kolejny bushcraftowy film. Dzisiaj pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób zaimprowizować sobie w terenie bardzo efektywną piłę. Do wykonania tego zadania będziemy potrzebowali tak naprawdę tylko brzeszczot do piły kabłąkowej. Taki brzeszczot bez problemu dostaniecie za parę złotych w każdym sklepie budowlanym. Oczywiście, aby zabrać ten brzeszczot w teren, trzeba go dobrze zabezpieczyć. Można go na przykład zwinąć i przenosić w większym kociołku, albo po prostu zabezpieczyć jakimś kartonem, tak żeby nam to plecaka czy pozostałego ekwipunku w trakcie przenoszenia nie uszkodziło. I w zasadzie ten brzeszczot to jest jedyna rzecz, która jest potrzebna, żeby taką piłę wykonać. Natomiast dużo łatwiej będzie, jeśli pomożemy sobie nożem. Żeby przygotować konstrukcję, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, będę potrzebował leszczynowy kijek. Musi to być kijek świeży, dlatego że będziemy chcieli go wygiąć. Musimy mieć materiał, który będzie po prostu elastyczny, pozwoli się formować. Taki kijek o średnicy mniej więcej 2-3 cm w zupełności wystarczy. No i chcę wyciąć odcinek o długości mniej więcej 120-140 cm. Do wycięcia tego kijka wykorzystam brzeszczot. Bardzo delikatnie, trzymając go za końcówkę, po prostu powoli wytnę sobie taki kawałek, jaki potrzebuję. Mogłem to zrobić nożem, ale spróbujemy to wykonać po prostu przy użyciu tego brzeszczota. Jeśli wszystkie prace chcecie wykonać tym brzeszczotem, to oczywiście dobrze owinąć sobie końcówkę jakimś materiałem, pracować w rękawicach. Natomiast jeśli nie macie takich materiałów, nie zabraliście ze sobą, to oczywiście końcówkę brzeszczota, tam gdzie będziemy chwytać, można owinąć na przykład korą brzozy, ciasno owijając ten fragment korą brzozy kilkoma warstwami. Możemy sobie spokojnie stworzyć takie zabezpieczone miejsce, które pozwoli ten brzeszczot ścisnąć na tyle mocno, żeby po prostu taką krótką pracę wykonać. Mam mój brzeszczot, mam kijek i teraz ten kijek muszę wygiąć w taki sposób, aby utworzyć z niego ramę, w której umocuję brzeszczot. No i tutaj będę potrzebował ogień, dlatego że w ten sposób, jakbym próbował go wyginać, to bardzo szybko bym złamał ten kijek, natomiast podgrzewając soki w tej gałęzi, powinno mi się udać wygiąć całkiem znacząco tą gałązkę, tak żeby jej nie złamać, no a po osadzeniu brzeszczotu stworzy się dosyć solidna, sztywna konstrukcja, którą będzie można piłować całkiem gruby materiał. Oczyściłem sobie tutaj dosyć duży fragment terenu, mam tutaj glinę na podłożu, także w tym miejscu rozpalę ogień, tak żeby móc pracować nad tym kijkiem, także bardzo szybko rozpalam ogień i wracamy do następnych czynności. Ok, ognisko rozpalone. Mogę teraz zacząć powoli rozgrzewać tą gałąź i powoli ją formować. W takim rozgrzaniu od razu czuć, jak ta gałąź zaczyna nabierać elastyczności, ale oczywiście jest to proces, który trochę musi potrwać. No i musimy tutaj zachować ostrożność, żeby nie złamać tej gałęzi. No i zobaczcie, stopniowo podgrzewając tą gałązkę, udało mi się ją uelastycznić na tyle, że już w zasadzie mam takie wygięcie, jakie potrzebuję. Oczywiście nadal tu trzeba działać bardzo delikatnie. Teraz tylko muszę sobie przymierzyć brzeszczot. Brzeszczot gdzieś mogę umieścić w tym miejscu.
Ja sobie tutaj to miejsce zaznaczę, te miejsca zaznaczę i sobie skrócę tą gałąź, tak żeby mieć możliwość zamocowania tego mojego brzeszczota. Okej, tu mam oznaczone. I z drugiej strony. Gdzieś w tym miejscu. Tutaj sobie zaznaczyłem w jednym miejscu, gdzie skrócić gałąź. I teraz już przy użyciu noża spróbuję to dosyć precyzyjnie skrócić. Okej. I z drugiej strony to samo. Tutaj mam zaznaczone to miejsce. Teraz oba końce muszę bardzo, ale naprawdę bardzo delikatnie rozszczepić, tak żeby zrobić miejsce na brzeszczot, żeby mógł zamocować brzeszczot w ten sposób. Także można to zrobić pobijając sam brzeszczot, lepiej zrobić to bardzo delikatnie nożem. Jeśli będę nóż trzymał w ten sposób, to jest to o tyle bezpieczna technika, że nóż nie wejdzie głębiej niż na swoją szerokość, dlatego że potem po prostu zatrzyma się na mojej dłoni. Tak, dojdzie do takiej głębokości i głębiej już nie wejdzie, więc mogę tutaj podpierać się w miarę bezpiecznie dłonią, bo jest to w miarę bezpieczna technika, ale zachowajcie przy niej szczególną ostrożność. Jeśli chwycicie inaczej, jeśli ta dłoń tutaj z góry nie będzie zabezpieczać, tylko będzie dalej na rękojeści, to bardzo łatwo ten nóż można sobie wpakować w rękę. Zanim przystąpimy do mocowania brzeszczotu, trzeba sobie przygotować jeszcze kołeczki, które wejdą w te otwory i pozwolą zaklinować brzeszczot w naszej konstrukcji. I jeszcze na samej naszej gałęzi trzeba przygotować nacięcia, w których te kołki się solidnie zablokują, tak żeby nie wyskakiwały w trakcie pracy. Jak już założymy brzeszczot, to możemy całość jeszcze trochę podgrzać, tak żeby zwiększyć wygięcie w tych miejscach, gdzie to wygięcie jest stosunkowo niewielkie, i zdjąć trochę napięcia z tych miejsc, gdzie no, to napięcie jest dosyć duże. Także jak widać, tutaj jest bardzo mocno wygięta ta gałąź na granicy wytrzymałości, więc chcę podgrzać trochę jeszcze ten fragment, trochę tutaj dogiąć, troszkę tutaj zredukować to wygięcie. Podgrzewając ten fragment, udało mi się jeszcze troszeczkę skorygować kształt tej piły. No, jak widzicie, narzędzie w zasadzie jest gotowe do pracy. To, co by trzeba było teraz zrobić jeszcze, to owinąć sznurkiem czy jakimś korzeniem bardzo ciasno te końcówki tutaj nad brzeszczotem, żeby po prostu tutaj się to bardziej nie rozszczepiło w trakcie pracy. Można by do tego wykorzystać korzeń. Ja już w tej chwili nie będę wykorzystywał materiałów naturalnych bez potrzeby, także owinę to po prostu dosyć ciasno sznurkiem, no i zobaczymy, jak ta piła działa. I teraz, żeby zabezpieczyć te końcówki przed dalszym rozszczepianiem, biorę kawałek sznurka, układam go w ten sposób i zaczynam tutaj od tej strony owijać najciaśniej, jak potrafię. Tak, tutaj, żebyście to widzieli, tutaj ta pętelka zostaje specjalnie. Jak dochodzę do końca, to wsadzam końcówkę tego sznurka właśnie w tą pętelkę i teraz tą końcówką wciągam cały ten sznurek pod ten splot.
To sprawia, że to będzie bardzo mocne połączenie. Końcówki mogę dociąć. I teraz to powinno być całkiem solidnie zabezpieczone. Taka solidna bukowa gałązka nie stanowi żadnego problemu dla naszej piły. No i w taki bardzo prosty sposób możecie przygotować sobie bardzo funkcjonalną, bardzo sprawną piłę w terenie. Rozwiązanie ultra lekkie, wystarczy zabrać ze sobą jedynie brzeszczot. Rozwiązanie bardzo tanie. Praca taką piłą na pewno da dużo bushcraftowej satysfakcji. Na dzisiaj to wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeśli chcielibyście wspierać działanie mojego kanału, to w opisie do tego filmu znajdziecie kilka sposobów, jak to zrobić. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam następnym razem.